Ludzie, zapraszamy tutaj pod schody wszystkich. Najmniejsza dawka narkotyków, za posiadanie najmniejszej dawki narkotyków możemy iść do więzienia na 3 lata. To jest niedopuszczalne. Pomyślmy sobie, że teoretycznie prohibicja ma działać przeciw dealerom. Tak naprawdę złapie się jednego na 100 czy na 1000. A tak naprawdę reszta to są po prostu amatorzy, którzy raz na jakiś czas po prostu sobie lubią przypalić. Czy to jest warte tego, żeby zapełniać więzienia i komuś jeszcze marnować przez to życie? Komu to szkodzi? Chyba tylko samemu sobie. Człowiek ma sam prawo decydować, co pali, co je, jak żyje i tak dalej. Walczcie o wolność! Walczcie o wolność! Walczcie z obłudą rządu w sprawie narkotyków, walczcie z obłudą kościoła w sprawie aborcji in vitro, walczcie z obłudą w Polsce. Wolność zwycięży! Ruch poparcia i ja osobiście popieramy waszą walkę i wpisujemy wasz postulat legalizacji miękkich narkotyków jako postulat naszego stowarzyszenia i naszej partii. Będziemy walczyć razem o to. Manifestacja ma na celu pokazanie społeczeństwu, że istnieje taki problem i że nie da się go zamieść pod dywan działaniami po prostu policyjnymi, takimi, że wyłapać wszystkich, bo nie ma na to siły. Prohibicja nie może działać, no, nie ma fizycznie po prostu możliwości, żeby to wprowadzić w życie, a wyłapywanie młodych ludzi i dawanie im wyroków za nic praktycznie, to jest jakiś obłęd. Marihuana jest ogólnie środkiem, który nie jest szkodliwy, nie szkodzi tak jak wiele legalnych naszych środków, więc jeśli nie tworzy zagrożenia, to po co to sprawiać się jako nielegalne? No mniej ludzi jest na pewno niż ostatnio. A czemu tak? Ale no aura nie dopisała. No i wtedy była też fala marszów przez całą Polskę jednak.